Cześć, 25 lipca 2019 roku. Ja nad Odrą, miejscowość Radnica, godzina 19. Będę próbował złowić dzisiaj tego sandacza w końcu jakiegoś wymiarowego lub klejnia, zobaczymy. Zostanę do zmroku. Słońce powoli zachodzi, a na razie bez ryby na koncie. Za to kilka sandaczowych brań było, czyli główka jest dobra. Może jak się ściemni, uaktywnią się większe. Bo te, co miałem brania, to prawdopodobnie jakieś malutkie sandaczyki. Większy powinien już porządnie zagryźć przynętę. Przynajmniej wiem, że one tutaj są. A jak łowię? Rzucam w poprzek nurtu, tak jak widzicie, czekam aż opadnie do dna i kontroluję, żeby co jakiś czas przynęta musnęła dno. I podbijam kołowrotkiem i wędką. Od cała filozofia. Dosyć powoli prowadzę. Co ciekawe, wszystkie brania miałem na przelewie, na samym skraju. No, gdzie już oczywiście dwie przynęty urwałem. Już zaraz spróbuję na lżejszą gumę. Nie poluzuję, mówiłem, że kuźwa będzie musiał w końcu wziąć. Jest pewnie sandacz, takie branie, że musi być sandacz i piękny. Trochę hamulec poluzuje, bo kuźwa walczy jak waliat. Jest piękny sandacz, musi być. Patrzcie jaki... O kurde, że... Czułem, że wieczór... O kurde! Albo sum, patrzcie. Jakie gluty zostały. Chyba sub jednak na kanibala i cholera. Przecież nic złego nie zrobiłem. Spadł. A patrzcie na ten śluz, to chyba jednak sumek był. O, takie gluty. Przyszła wieczorowa pora i czułem w kościach, że jakieś fajne ryby tutaj podpłyną. No nie mam szczęścia, nie mam. No nie wiem teraz, czy rzucać dalej. Już pewnie napłoszył. Ale chyba sumek po śluzie wnioskuje. Znowu było blisko. No nic nie poradzę, muszę przerwę jednak na papierosa zrobić. Ale widzicie, ładnie wędka się wygięła. No jeszcze pół godziny i chyba straciłem rybę dnia. Jest jakiś nocny ryb, tego może wyholuję w końcu. Latarka oczywiście została w torbie. A zobaczymy, co to jest. Pewnie słabo będzie widać nagranie. Chyba bolek nieduży. Chyba nieduży boleń. Już go podbieram. A nie, mały sandaczyk jednak. Czyli będzie dzisiaj sandacz. Mały, bo mały, a i tak cieszy. Już go podbieram. I mogę do domu wracać.
A wymiarowy szczurek. Lepszy rydz niż nic. Wezmę jeszcze tylko wędkę wezmę. Latarką chwilę poświecę, bo pewnie nie widać go w ogóle przy tym świetle. I mogę wracać do chaty. Sandaczek złowiony. O, jest sandacz. Jest sandacz, już go wypuszczam. Już wypuszczam, już cię wypuszczam. Może mały, ale zawsze sandacz. Wymiar na pewno ma. Opatrzcie i do wody. I popłynął. Przynętę jeszcze tylko pokażę i wracam do chaty. Aj, 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 po kamulcach łazić. Jeszcze tylko pokażę przynętę. I tutaj żadnego zaskoczenia nie będzie, bo nocny wobler to Glog model Nike. Dobra, udało się złowić sandaczyka, mogę wracać. Szkoda trochę tej pierwszej ryby, bo mogła być naprawdę fajna. Jeszcze zrobię tylko takie krótkie podsumowanie dzisiejszego 3-godzinnego łowienia. Kamerę uruchamiam zazwyczaj no w momentach, kiedy coś się dzieje, czy holuję rybę, czy myślę, że będzie branie i tak dalej, żeby oszczędzać baterię. A nie nagrało się to, że autentycznie miałem kilka jeszcze pstryknięć sandacza. Jak się zaczęło ściemniać na przelewie, jak mi huknął, to tylko fala została. No i tyle. Naprawdę mógł być dzisiaj zajebisty wynik zrobiony. A się nie udało, jutro muszę wcześniej być w pracy. No dlatego spadam, choć myślę, że dopiero teraz zaczynają tak naprawdę żerować. Kiedyś jak się chodziło za sandaczami nocą, to najlepsze brania właśnie były tak od 11 do 1 w nocy. Czyli już w kompletnych ciemnościach. No i tyle. No muszę wracać, bo nie mogę pozwolić sobie na to, żebym jutro jakiś niewyspany w sklepie był. Na razie.